Cześć! W dzisiejszym odcinku durian. Durian pochodzi z południowo-wschodniej Azji, jest nazywany królem owoców i jego charakterystyczną cechą jest to, że jest to najbardziej śmierdzący owoc świata. Jego zapach porównywalny jest z zapachem zepsutego mięsa lub z zapachem po prostu ze śmietnika. Owoc ten spożywa się głównie na surowo lub w wersji smażonej. Ja dzisiaj zjem go na surowo. Owoc już z wyglądu jest bardzo charakterystyczny, ponieważ ma bardzo twardą zewnętrzną powłokę, zwaną również skórą. Jest bardzo ostry, ma bardzo ostre kolce. A w środku znajduje się żółty miąższ, żółto-biały miąższ. Myślę, że koniec gadania. Otwieramy i próbujemy. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że skórka jest bardzo twarda. Strasznie ciężko ją przeciąć. Spróbuję jeszcze z tej strony. Cieszę sobie nie obetnę palców. Owoc mamy, skórkę mamy przekrojoną, więc otwieramy go. Bardzo twarda skóra. Owoc wygląda w środku tak, zawiera takie białe elementy. O! I to jest ta właściwa część, którą się zjada. W środku widzimy, tutaj są pestki. No i myślę, że warto przejść już do głównej części, czyli będziemy próbować. Zapach owocu nie jest taki zły. W niektórych miejscach pachnie trochę owocowo-mięsnie. Wyczuwam tutaj delikatny zapach grzybów. Takie mam wrażenie. No i czuć bardzo delikatnie, nie wiem, być może ja trafiłem po prostu na takiego duriana ze względu na to, że no nie jest on zakupiony w Azji, jest zakupiony w Berlinie, ponieważ jest to miejsce najbliżej Polski, gdzie można kupić taki owoc. Więc też do końca nie jestem pewien, czy on będzie smakował dokładnie tak samo jak durian, którego bym kupił w Azji. Więc jestem w stanie wam opisać smak i zapach, jaki ma dokładnie ten durian. Możliwe, że duriany, które można kupić w Azji, smakują troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że nie, ale może jest takie prawdopodobieństwo. Także myślę, że spróbuję i wtedy będę wam w stanie powiedzieć coś więcej. Wyrzucę pestkę, ponieważ zjada się tylko tą białą część. Smak ma bardzo ciekawy, ze względu na to, że smakuje troszeczkę owocowo. Wyczułam też smaki warzywne. Odrobinę czuję tak jakby kalarepę, czosnek. Generalnie smakuje, jakby połączyło się smak owocowy ze smakiem warzywnym. Owoc jest lekko słodkawy. Jest ok. Bardzo dobry. No tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że durian, którego można zjeść w Azji, smakowałby odrobinę inaczej. Ale mi smakuje. Myślę, że jeżeli będziecie mieli okazję spróbować, to jak najbardziej polecam. Jest bardzo dobry. Jest niezbyt soczysty. Myślę, że konsystencją jest porównywalny troszeczkę z kalarepą, tylko trochę delikatniejszą. Jest smaczny. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony durianem. Uważam, że smakuje bardzo przyjemnie. W opisie filmu umieszczę link do miejsca, do tego centrum azjatyckiego, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie można kupić duriana. Jeżeli mielibyście ochotę wybrać się, to oczywiście bardzo tam zapraszam. Miejsce jest bardzo blisko Polski, do Berlina nie jest daleko, także polecam.
Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć.